Skutki mogą być różne. No, pani prezydent, jako prawnik szczególnie, no, powinna wiedzieć, że jeżeli skarży uzasadnienie, to według PPSA 130 któregoś artykułu, już teraz dokładnie nie pamiętam, jest, to jest oczywiste, że sąd ma wtedy obowiązek zbadać również samą decyzję. Dlatego to, co robi pani prezydent, jest o tyle skandalem, że decyzje w tych sprawach Komisji Weryfikacyjnej przywracają majątek miastu. Zabierają handlarzom roszczeń i przywracają majątek miastu, majątek bagatela warty 0,5 mld zł. I pani prezydent, która otrzymuje ten majątek, ona skarży tę decyzję, w konsekwencji powodując, to znaczy mówi, że ja wolę, żeby ten majątek został u handlarzy roszczeń, niż żeby wrócił do miasta. To jest po prostu niebywały skandal. To znaczy, jestem po prostu przekonany, że gdyby w jakimkolwiek zachodnim państwie zdarzyła się tak gigantyczna afera i tak skandaliczne zachowanie prezydenta miasta, to taki prezydent zostałby po prostu na taczkach, znaczy zmuszony do podjęcia dymisji. Ja się dziwię, że po tych wszystkich cyrkach, bo mówimy o wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, ta partia ma jeszcze 16% w sondażach. Ja naprawdę aż nie potrafię pojąć, jak po czymś takim można tą partię popierać.